Dobra, moi drodzy, teraz robimy bardzo fajną rzecz. Ktoś tutaj na czacie zajebisty pomysł podsunął, żeby zrobić pojedynek Mitsubishi kontra Subaru. I teraz tak, robimy najpierw drag, pojedziemy sobie Mitsubishi kontra Subaru, później pojedziemy sobie jakiś wyścig, wybierzemy jaki, później... No nie wiem, zaproponujcie mi coś, jakiś pojedynek dodatkowy. Tylko nie driftowy, nie? Żeby to było czarno na białym, tak? Jakie tam samochody do wyboru? Znaczy, który samochód, która marka wygra? Nie wiem, czy będzie to widać na końcu, w podsumowaniu, jakie samochody są gdzieś tam na czele. No wiadomo, że to jest takie luźne porównanie, no bo przecież każdy gra inaczej, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Na dragu bardzo łatwo jest porównać te samochody. I ja nie wiem, do jakiej grupy się zaliczę. Preferuję... W sumie obie marki bardzo lubię i z wyglądu. Subaru lubię bardziej z brzmienia, a Mitsubishi chyba lubię bardziej z wyglądu. Zwłaszcza tego Lancera, którego mam teraz. Więc nie wiem, na co się zdecydować. Ale chyba właśnie wybiorę Subaru. Bo wyścig drag, wyścig zwykły na szosie i wyścig shooterowy, no nie? Będzie chyba najbardziej adekwatnie. Draga nie wiem, wyścig pewnie Mitsubishi, a shooter pewnie Subaru. Zobaczymy, no. Ja biorę Subaru, oby tylko wszyscy nie wzięli Subaru. Ale podejrzewam, że ktoś tam z Mitsubishi też będzie. I słuchajcie, liczą się pierwsze trzy miejsca, nie? Pozostałe się nie liczą. Pierwsze trzy miejsca, czyli jeśli na pierwszych trzech miejscach będą Subaru, wygrywa Subaru. Ale kurde, z drugiej strony, jak ktoś będzie miał Mitsubishi, jak będzie tylko jedną Mitsubishi w wyścigu, a widzę, że tutaj jest dużo Subarek, to będzie lipa. Same Subarki są. Ej, zajebiste malowanie ktoś zrobił tego Subaru, podoba mi się. Jezu. Jak to wygląda? Nie, no to ja biorę Mitsubishi. To jest za dużo Subarek, no tak nie może być. Jest mniej więcej porówno. Ty! Jak to wygląda fajnie nawet, nie? Ja jeszcze sobie szybko dostosuję furę. Co wygra? No nie! Za mało Subaru jest chyba. Ale jest nierówno graczy, więc... Więc chyba jest okej. Trzy Subary kontra 4 Mitsubishi, no. Nie jest źle. Trzy Subaru, jak się powinno mówić? Trzy Subaru, nie? Nie powinno się odmieniać. W ogóle czemu oni tak stoją jakoś? O, co się stało z tym wyścigiem? Zobaczcie, ten stoi w poprzek, tamci gdzieś tam dalej. Co to ma być? Mustang kontra Camaro. Też może być fajne. Co to? Co się dzieje z tym wyścigiem? O co chodzi? Czemu oni wystartowali? A, ja wiem chyba czemu, bo oni po prostu mieli niższą klasę, nie? I wyrównało według klasy, tak myślę. No ale nic. Pojedynek dalej aktywny. Powinniśmy dać radę dogonić tamtych z przodu. Dawajcie Mitsubishi! Kurde, wyprzedzili mnie wszyscy, no nie. Decydujący zakręt. Nie wszystko tutaj na tym zakręcie wyrobi. Jedź Mitsubishi! Kurde, najgorszy byłem. Szóste miejsce. Co wygrało? No Subaru wygrało. Pierwsze trzy miejsca się liczą. Do... trzecie jest Mitsubishi Lancer. No ale... Klasa S1 nas objechała. No bo oni wystartowali jako pierwsi, nie? Kurde, jeszcze mu przednie hamulce stygną. Nice. Kurde, mogłem jeszcze felgi chyba zmienić na lżejsze, nie? Ej, bo Subaru są za słabe, no co oni robią? Ja zostałem chociaż przy jednej marce, no. Oni pozmieniali sobie fury na inny ten. Co to ma być?
O, ja tu chyba zapomniałem biegów wydłużyć. Bo mam bardzo krótkie, ale co tam. Puszczam soki, kurde, z siebie. Nie wiem, co mnie tam goni. Czy to Subaru? Nie, no chyba im... Chyba im... Chyba to była impreza, nie wiem. Kurde, biegi mi się kończą. Mitsubishi, proszę bardzo. W zespole. Jaki pojedynek w ogóle, nie? Byle jakie samochody. Musimy chyba jasno to określić, że tam w konkretnej klasie robimy samochody na następny pojedynek, co? O, bo to już koniec wyścigu, to tamci nas nie podgonią w tych Subarkach. No i co, i teraz muszę znowu zmienić markę samochodu, żeby tych Subaru było porówno? No hello, ludzie. No ale w sumie kto... Po prostu chodzi o to, żeby było porówno tych samochodów, no musimy też to jakoś ogarnąć, żeby ludzie zostawali jednak przy tej swojej marce. Kurde. Wziąłem wyjątkowo teraz Subaru, ale na następny raz będziemy musieli to jakoś ogarnąć, żeby wszyscy mieli, wiecie, poprawne samochody, tak? Najpierw chyba zrobić trzeba zlocik samochodów, które będą między sobą miały pojedynek, wiecie, stajemy na ulicy, i jedna marka kontra druga marka, jak w tym przypadku, nie? Czy to Evo kontra impreza, po prostu, rajdówki, nie? Stoją naprzeciwko siebie i zaczynamy pojedynek samochodu. Ale LIP nie podzieliło. Czemu tak podzieliło? Jeden Lancer udawał Subaru, kurde. Ale nie, no mniej więcej dobrze jest teraz, jest porówno, zobaczcie, idealnie porówno. 6 graczy. 3 Lancery i 3 Subaru. I tak powinny wyglądać te pojedynki, nie? Idealna opcja. Jedziemy. Pada mocno deszcz. Mamy tu różne klasy. No będzie ciekawie, zobaczymy. Poszli! No, zobaczymy, co to będzie się działo. Uhuu, ślisko! Kurde, ale ktoś zajebiste malowanie zrobił do tego Subaru. Strasznie mi się podoba. Pierwszy raz widzę tak dobre malowanie z chromowanym niebieskim kolorem. Malowanie, właściwie oklejanie, nie? To się tak mówi popularnie, że to jest malowanie, to są po prostu naklejki. Bardzo ładne. Jedź Subaru! Z przodu to chyba Mitsubishi tam leci. Simon dobrze gra. Bardzo dobrze jeździ.
No i zobaczymy. Uwaga, uwaga. Lancer jechał. Kurde, kto to... Bo wzięliśmy te drużyny. Dobra, jest pierwszy jest Lancer, drugi jest Subaru i trzeci jest Lancer, czyli Mitsubishi wygrało. Mitsubishi wygrało pojedynek dzisiejszy. Taki trochę niemiarodajny, bo drugi wyścig był no słaby, nie? Ale pierwszy okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że Mitsubishi wygrało, chociaż... No, nie jestem zadowolony do końca z tego pojedynku. Nie wiem jak wy. Czy dalej klawiatura? Nie, Szymek. Już gram na padzie, już gram normalnie. No i co? I skończyliśmy sobie, nie? Fajne to malowanko jest, naprawdę. Dam jakąś ocenę za to malowanie, bo gościu naprawdę świetnie to zrobił. Nie wiem, czy wam się podoba, czy nie. To już kwestia gustu. Bardzo ładnie. To jest chyba jakieś oficjalne, rajdowe... okleina taka, nie? Czy coś. Bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się.